Hej, cześć, witajcie w części drugiej. Dalej pracujemy nad głoską r. Myślę, że jeżeli obejrzałeś już mój pierwszy filmik i ćwiczysz tydzień, dwa, trzy, jesteś gotowy na to, aby przejść na level wyżej. W tym odcinku opowiem o następnych ćwiczeniach, już troszkę trudniejszych. W tym momencie skupimy się na zastąpieniu głoski r tą właśnie sylabą, którą ćwiczyłeś ostatnio, czyli dydy. Polega to na tym, aby głoskę r zamienić na ten dźwięk dydy. Na przykład wyraz rak wypowiedz ddak. Wyraz rok wypowiedz ddok. Wyraz ryba należy powiedzieć ddryba. W ten sposób powstaje prawie wibracja. Język przyzwyczaja się do tego podwójnego uderzenia i to jest nam potrzebne właśnie do wywołania r-ki. To samo, jeśli R jest w środku wyrazu. Na przykład murek powiemy muddek. I na końcu wyrazów mur, mudd. Jeżeli mamy takie trudne słowo jak rower, wypowiemy je ddoved. I zasada dotyczy wszystkich wyrazów, które zawierają r. Jeżeli wyraz zawiera takie połączenie dr oraz tr, na przykład drewno, dropsy, biedronka, wiadro, cytryna, biodro, drugi, trawa, trampki, trąbka. Wówczas wypowiadamy tylko raz to dodatkowe dy, ponieważ jedno dy i ty już tam jest, tak? Czyli mówimy dydewno, tydąbka, cytdyna, tyduskawka, biedronka, tydampki, a nie tydydampki, tylko tydampki, tydójkąt, tdawa, tdendowaty, co tam jeszcze, wiadro, drugi, biedronka, ddopsy. I na początku powoli, żeby było wyraźnie, a potem coraz szybciej powtarzamy. Ddopsy, 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 wiadro, 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 drugi, 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 ddrewno, 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 ddrewno. I o to właśnie chodzi. Także jest ta część terapii jest o tyle trudna, że musimy pamiętać, żeby na co dzień starać się tak zastępować, a nie tylko w ćwiczeniach, ale o tyle łatwa, że gdy nam wejdzie to w nawyk, to będzie już szło jak spłatka i gładziutko przejdziemy do części trzeciej i w części trzeciej, w trzecim filmiku powiem Wam co dalej. Na razie słowniki do łapki, otwieramy słownik na głosce r. I lecimy wszystkie wyrazy po kolei, zastępując r, dydy. Powodzenia i do zobaczenia w kolejnej części. Cześć!